tvpodkarpacie.pl. Budynek użytkowany na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej w Huzelach wzbogacił się o nowoczesną i funkcjonalną windę. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski pozyskało na ten cel 64 tysiące złotych. Teraz opieka w ramach warsztatów nie będzie miała granic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan będzie kończył. Skromny poseł. Ile jeszcze osób zacina? Ile nie, to ja ostatni chyba. Pan skończy, to ja wejdę na białe. Proszę. Kochani, udało się. Ale jak mam jechać, to z panem posłem, bo nie wiem, jaki ma udział. Udało się tutaj, chciałbym bardzo serdecznie ciepłe słowa pod adresem pana Piotra, posła pana Piotra Uruskiego skierować, bo dzięki niemu udało się za jego pośrednictwem pozyskać znaczną kwotę na przebudowę tej windy. 64 tysiące z hakiem. Pozyskaliśmy, tak jak powiedziałem, już 20 tysięcy z fundacji PKO Bank Polski. Następne środki to uzyskaliśmy ponad 23 tysiące środki ze starostwa powiatowego, resztę z działalności bieżącej i też wsparło stowarzyszenie ze środków własnych. Co roku robimy akcję 1% dla naszego stowarzyszenia i uzyskujemy takie środki. To też pozwoliło, że mogliśmy zainwestować te środki własne na ten cel. Chcieliśmy jakoś pomóc, nie chcemy, aby ten nasz region był odcięty od świata, od finansowania, od tego wszystkiego, co gdzie indziej w centrum Polski, w innych terenach jest normalną sprawą. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tych osobach pamiętali, żebyśmy też stanowili dla nich jakieś wsparcie. Stowarzyszenie prowadzące warsztaty ma komfort przeprowadzania zajęć, pomagania niepełnosprawnym w znakomitych warunkach. Obiekt jest nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony. Mimo pokaźnych gabarytów zaczyna w nim brakować miejsca. Do stowarzyszenia zgłasza się bowiem coraz większa liczba chętnych. Po cichu myśli się już o otwarciu filii w innej miejscowości. Mamy 55 podopiecznych, natomiast coraz większa oferta do nas przychodzi osób, żeby objąć osoby poruszające się stricto na wózkach. I nie mogliśmy bez tej windy funkcjonować należycie. Była to jedyna bariera, która w tym ośrodku była. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć już jasno, że nie ma barier dla osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Huzelach. Jest to budynek nasz Urzędu Gminy Lesko, ale jednocześnie, jak powiedziałam, jest to budynek, który chyba najlepiej pełni swoją funkcję, bo to jest świetlica wykorzystywana przez cały rok. Ja bardzo się cieszę, że służy niepełnosprawnym, służy również wiosce. Jest wspaniała współpraca, a ta winda umożliwi niepełnosprawnym, tym na wózkach, korzystanie również z piętra. Do warsztatów w Huzelach uczęszczają niepełnosprawni z 5 gmin powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego. Placówka realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia odbywa się w 9 pracowniach, m.in. krawieckiej, stolarskiej, fizjoterapeutycznej czy dekoratorskiej. tvpodkarpacie.pl